Hej wszystkim! Hej! Witamy się z Wami serdecznie na naszym kanale. A co Ci jest tak wesoło? Oliwia cały czas się śmieje i mówiłam, żeby umyła buzię i przez to ma o wodę na bluzce. Także to nie jest plama, to zaraz wyschnie, już nie będziemy się przebierać. Przez to, że tam tańczyła się przed kamerą. Dobra, powiedz widzom, co Ty chcesz nagrać od kilku dni. O czym marzysz? O takim challenge'u, który nazywa się? Squishy. Squishy kontra Real Food. Chyba z 6 dni pod rząd oglądasz takie challenge'e na YouTube, więc postanowiłyśmy, że my też podejmiemy to wyzwanie i mam nadzieję, że ja wygram. Możesz wytłumaczyć naszym widzom, na czym to polega. Że się odkrywa talerz i się patrzy, czy to jest sztuczny owoc czy warzywo, albo czy to jest dobrze. Jedzenie. Dobra, to ja tak, bardzo dobrze mówisz, czyli chodzi o to, żeby odkryć talerz tam, gdzie jest prawdziwe jedzenie, a nie sztuczne. I wtedy ta osoba ma punkt. I wszystko stało się jasne. Rund będzie aż 19, tyle mamy produktów. No to co, zaczynamy chyba ten challenge. A ja się tylko dopowiem, żebyście teraz szybko klikali nam łapki w górę, bo to jest zawsze dla nas bardzo miłe i motywujące. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu. A filmy dodajemy codziennie. I trzymajcie za mnie kciuki. I na nasz stół wjechały pierwsze talerze. Nie podglądamy. Ale ja nie podglądam. Nie podnosimy jeszcze miseczki. I teraz tak, mamy taki problem, że jesteśmy same w domu. Nie ma jeszcze taty, nasz tata jest w pracy i nie ma kto nam pomóc, żeby podawać nam te talerze, żeby żadna z nas nie wiedziała, gdzie co jest. Nie mamy takiej osoby, która by nam podkładała. Może się zamienimy? Zrobimy tak, że raz ja będę szykowała talerze, a raz ty. Dobra? I tak na zmiany. Czyli jak ja będę szykowała talerze, będę wiedziała, jaki produkt jest pod danym talerzem, to ty będziesz wybierała jako pierwsza miseczkę. Nie wiem, czy to zrozumiałaś, ale w trakcie na pewno się zorientujesz, o co chodzi. Dobra. Zobaczyłam się, ale słyszałam. Kto pierwszy wybiera? Czyli jeżeli ja tu podkładałam coś, to ty musisz wybrać w sumie. No tak. No dobrze. To czy chcesz zostać przy tej miseczce, przy tym talerzu, czy wolisz ten? Chcesz się zamienić? Naprawdę? No dobrze, no to zamieniamy. Jesteś pewna, że chcesz to zamienić? No. No dobra, to odkrywamy. No brawo dla Ciebie. Runda numer 1. Zaliczona. Oliwia ma punkt. Tutaj mamy sztucznego kurczaka. Możesz sobie spróbować, jak masz ochotę. Dobra. Naprawdę? No nie tak, paluszka mi sobie oderwi. Dobra, to ja zaraz wynoszę te talerze do kuchni i zaczynamy rundę drugą. Tym razem talerze szykuje Oliwia dla mnie. Dobra. Czy już gotowe? No. To siadam, naprawdę nie wiem, gdzie co jest, nie podglądałam. Troszkę czasu to trwało, bo Oliwia jeszcze cudowała, przemieniała te talerze na stole i to jest mega trudne. Tu by się przydała jakaś telepatia. A można tak podnieść do góry, czy nie? Można. A pokaż to. To jest tak samo ciężkie, jedno i drugie. Dobra, no to ja wybieram to, bo coś mnie do tego ciągnie. Tak? A nie to. Tudum! Nie, Oliwia ma znowu punkt. Dobra, to teraz ja Ci coś wybiorę. Co, już będziesz jadła? To jest łasuch. Oliwia, ty by wszystko zjadła, nie? Ja tylko jem ten kawałeczek. To nie wiem, w jakim czasie my to nagramy, jak ty będziesz jadła każdy produkt. Chyba przez pół dnia będziemy nagrywać to squishy. Rosnęło mi do oka. Smacznego, ale ładnie pachnie. Runda numer 3, teraz ty wybierasz talerz. Ja bym chciała przy tym. Naprawdę? Już jesteś taka pewna siebie, że ten? No to odkrywaj. Ha, ha, teraz jest mój dla mnie. Czyli ten nud jest mój, mogę go zjeść. No dobra, podzielę się z Tobą, nie będę taka.
I tak na razie wygrywasz. Runda numer 4 i teraz ja wybieram talerz i chciałabym ten. Dlaczego nie? No, ja chcę teraz ten talerz. Szybko się zamieniamy. Ej, takie są zasady. Tudum, tudum, tudum. No to co, kończymy już ten challenge? Nie, bo... Nie bawimy się już w to? Ja chcę mieć ten talerz. Ale ja teraz wybieram talerz, bo ty mi szykowałaś. Nie ma wyjścia. O, mam prawdziwe jabłuszko, poszczęściło mi się, mamy remis. Doganiam cię powoli. Zaczynamy rundę numer 5. Oliwia schowała się pod stołem, bo nie możesz widzieć, co ja chowam, prawda? No dobra, no wybieraj. Ja stoję przy tym talerzu. Czyli ty wybierasz zawsze ten talerz, który jest przy tobie. No pomyśl, bo cały czas bierzesz ten, gdzie jest ten talerz obok ciebie. Tak. Tak? No to odkrywaj. Ha! Kolejny punkt dla mnie. Teraz schowałam tu cytryny. Cytryny są w środku. No dobrze. To teraz ja losuję. Nie wiem. Podpowiedź mała? Co mam wziąć? To biorę to. O, ale mnie zrobiłaś w konia. Okej, dobra, to pokaż, co tu jest, bo przy ostatniej kiełbasy zapomniałam ja podnieść talerza, żebyście zobaczyli, że u mnie była wtedy prawdziwa kiełbasa. No i super, to mamy teraz remis. Twoja kolej. To wybierasz? A może sobie podnieść talerze, podnieść? Ale już odkryłaś, miałaś podnieść talerz, zobaczyć, czy ciężki. Nie. No to dobrze wybrałaś. Okej, to jest sztuczna ryba. A tu mamy taką w puszce prawdziwą. Fu. Wiem, że śmierdział mój talerz. Czułaś? No, czułam. Pod... Aha, okej. Okay. Trochę zawąchałam sobie. Ja może sprawdzę. Ciężkość. Nie mogę? Nie. Nie? Nie możesz. Nie, zapachu też nie czuję. Dobra, zamieniamy się, ja chcę to. Proszę bardzo, to jest twoje. Dobrze. I teraz 3, 4, go! Punkt dla Oliwii. No to myśl. Ja bym chciała to. Myślisz, że to jest real food? Dobra, to się zamieniamy. Ale tak, na pewno? No. Uuu, coś tam grzechocze. Trochę jak sztuczne zagrzechotało. Jak plastik. Tudum! No dobra. Makaron. Ten jest prawdziwy, nieugotowany. Nie jest, jest twardy. I nastąpiła runda numer 10. Olivia podjada dalej ten makaron, a ja się zastanawiam, gdzie jest real food. Ty mi podpowiadasz źle. Tutaj, to ja się chcę zamienić. No niestety, no wybieram ten talerz. Dobrze. Jest, nareszcie mam punkt. I tak się cieszę. Mhm. A po moim proszę. Taki pluszowy. Runda 11. Ja już się zmęczałam tym chodzeniem do kuchni. Ja naprawdę nie wiem, gdzie to jest, ale wybieram większy talerz. Proszę bardzo. I 3, 4. Udało ci się. Ser żółty. Tu mamy plasterek prawdziwego, a tu mamy taki pluszowy do zabawy. I Oliwia znowu je. Będziesz gruba. Runda 12 przed nami. Na razie Oliwia wygrywa, ale to jeszcze wszystko może się zmienić. I co ty tutaj teraz podłożyłaś? Pomidor. Nie chcesz powiedzieć? Mhm, okej, dobra. Nie mogę sobie podnieść? Chciałabym to. Dobra. Ty masz dzisiaj szczęście.
Nie udało mi się. Dobra, może zrobimy tak, że wygrany zabiera na lody tą drugą osobę. Nie, bo przegrany wy... Tak? No. Taki cwaniak. Teraz pokażę Wam, jak to się dzieje. Oliwia jest pod stołem, a ja podkładam rzeczy na talerze. No tu mi się troszeczkę zdezelowało to, co mam w ręku. Nie chcę mówić na głos, żeby Oliwia nie wiedziała, co to jest podczas niesienia zakupów, ale to nic. Mam nadzieję, że Oliwia trafi to, a nie to. Dobra, może tak. Okej, ja przykrywam, jeszcze nie wychodź. Dobra, możesz? Ja bym chciała mniejsze. Otwieraj. Nie, myślałam, że wybierzesz to. No dobra, ale podzielimy się? Tak. Dobra. Bo my jesteśmy łasuchy, uwielbiamy wszystko, co słodkie. To ja pierwsza spróbuję, czy dobre? Dobra? Malinowe. To jest twoja kolej. To ciekawe, co tutaj jest w środku. Ja co wybrałaś? Dobra, więc ty wybierasz. Ja wybieram. To? Czyli jak Oliwia mówi, że to znaczy, że muszę wziąć to. Nie. Biorę to. Tudum! Sałata! Urwę sobie listek. O, a ja tutaj też sobie mogę urwać listek. Okej, możesz przychodzić. No teraz pomyśl, to czy to? Co? Nie wiem. To znaczy, że chyba to. Nie wiem. Chcesz się zamienić? Na pewno? Na pewno. Proszę bardzo. Na pewno. Możesz jeszcze zmienić zdanie. Nie. Dobrze. Tu mamy kawałek pizzy. To jest taka pizzerka, bo taką nam się udało kupić. Punkt dla Ciebie. Zajdzie na pewno. O. Dobrze. Takie samo ciężkie. Nie. Naprawdę. Dobra, to poproszę. Dobrze. Za szybko się zgodziłaś, to może to poproszę. To tobie. Nie. A pokaż tutaj. Marchewka. Marchewki. Tak, takie miałaś. A za to mamy jedną wielką marchewkę. W ogóle ten. Chcesz się zamienić? No. Dobra. Tak? No. Właśnie, że tak. Szybka decyzja. Jest! Czosnek. Nie mów, że czułaś zapach. No. Po zapachu poznałaś? A taki delikatny zapach. I jestem ciekawa, gdzie się ukrył przedostatni produkt. Ja nie wiem. Ja chcę to. No dobra. O nie! Ja mam mleko! Zobaczcie, jak smakuje. Proszę bardzo. Coś czuję, że jednak ja będę musiała Ciebie zabrać na te lody. Proszę bardzo, wybieraj. To już ostatni produkt, nareszcie. Po zapachu nie... Nie podnosimy! Proszę bardzo, zamieniamy się. Tu był prawdziwy banan, halo! A tu zobacz, jaki śmieszny, malutki zdjęcie. Innego nie mieliśmy. Także smacznego. To tylko taka zabawa. Dobra, ja podliczam punkty, chociaż myślę, że ty wygrałaś. Zaraz się wszystko okaże. Ja już jestem i według moich obliczeń jest 12 do 7. Oczywiście 12 punktów jest dla Ciebie. Czyli kto wygrał? Brawo! Jej! Gratuluję Ci! To teraz lecimy do cukierni.
dzięki, że z nami byliście. Powtórzcie sobie ten challenge sami w domu, bo to jest naprawdę mega zabawa. Oczywiście pamiętajcie zostawiać nam łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. I klikajcie w dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa! Moja małpeczka.